Na początku dzisiejszego materiału zacznę od pewnej myśli. Głęboki, czy nie to sami ocenicie. Otóż mamy sobie różne mechaniki gier planszowych, które na początku, kiedy się one ukazują, są niesamowicie fantastyczne, innowacyjne i każdy chce grać w dany typ gry. Ale jak to można powiedzieć w biznesie, nie, trzeba strasznie uważać, bo kiedy coś wymyślicie, no to znajdzie się zaraz jakaś inna firma, która weźmie to, co wy zrobiliście, skopiuje i zrobi to lepiej. Nie dlatego, że są mądrzejszymi ludźmi, tylko po prostu mogli się uczyć na waszych błędach. I tak troszkę jest z grami planszowymi ponieważ jeśli ktoś wymyślił sobie taką mechanikę jak deck building w Dominionie, no to bardzo szybko pojawiły się gry, które były nieco lepsze, nieco ciekawsze, żeby nie było ja nie mam nic do Dominiona, ale oczywiście w bardziej kreatywny sposób wymyślały tę mechanikę. No i również mamy tak na przykład w grach kafelkowych, gdzie te kafelkowce one nam się w różny sposób rozwijają. Mieliśmy oczywiście karka King Domino, Acropolis, czyli te kafelki nam się zaczęły zmieniać i za każdym razem ktoś coś dodaje do tych gier. I tak nie mniej, nie więcej jest w grze, która dzisiaj będę wam pokazywał, ponieważ jest to gra kafelkowa. Nazywa się ta gra Middle Ages. Na razie jeszcze jej nie ma. Dopiero jutro ruszy przed sprzedaż i będziecie mogli sobie w tej sprzedaży kupić tę grę taniej, ponieważ ta gra. Sugerowaną cenę detaliczną ma ustawioną na poziomie około 140 zł, a w sprzedaży będzie można sobie ją kupić poniżej stówki. Link macie w opisie do tego filmiku, żeby nie było. Natomiast jeśli chodzi o Middle Ages, jest to tytuł, który w kreatywny sposób rozwija te kafelkowe elementy, sposoby zdobywania punktów, czyli kasy w tej grze. Dodatkowo jest to jeden z nielicznych kafelkowców, jakie znam, który zawiera dosyć agresywne elementy w postaci tego, co możemy nie tylko sobie pięknego ułożyć, ale co możemy zrobić naszym przeciwnikom? Jeśli to Was zainteresowało, to zapraszam Was na film. Bawcie się dobrze. No to zobaczmy, jak gra się w Middle Ages, a od razu Wam powiem, że nie jest to rozgrywka skomplikowana, jeśli chodzi o naukę, ale żeby być już dobrym w tej grze, no to klasyka. Easy to learn, hard to master. Ale zanim jeszcze, żeby tradycji stało się zadość, zobaczmy, jak wyglądają poszczególne komponenty. Tak więc, troszeczkę lasu mamy, a dokładnie 5 znaczników dla 5 graczy, ponieważ tyle może wziąć udział w zabawie. Mamy niebieskie kafelki, z których będziemy tworzyć nasze konstrukcje. Niebieskie są dla mniejszej liczby graczy, a pomarańczowe musimy dołożyć, jeśli graczy jest więcej. Troszeczkę znaczników, w tym pieniądze, których trzeba mieć jak najwięcej, żeby wygrać rozgrywkę. Do tego dochodzą karty i planszetki dla graczy. A planszetki dodatkowo się rozkładają. Dobra, i przyjmijmy teraz, że gramy sobie na przykład na trzy osoby. Czerwonych nie lubię, więc out, brązowy, brzydki, więc out, i zostają nam trzy zestawy. To są lordowie, a to są ich zwiadowcy. I taki zestaw bierze każdy z graczy. Plus oczywiście każdy z graczy bierze swoją planszetkę. A teraz będziemy sobie robili rzędy. Z uwagi na fakt, że jest to strasznie duże, to lepiej sobie to podzielić na mniejsze fragmenty. I zawsze brać z jednego konkretnego. Więc dobieramy tyle kafelków, ilu jest graczy, a jest ich trzech, plus jeden. I teraz będziemy musieli to od najmniejszego do największego posegregować. Tada! Zdolny Piotruś. A teraz wszystko odwracamy i czynność powtarzamy cztery razy. Tada! Proszę, jaki zdolny jestem. To teraz bierzemy z wiadowców i po prostu zamykając pięści wyrzucamy na przykład jednego, potem drugiego, potem trzeciego i mamy teraz kolejność, w jakiej gracze będą umieszczali swoich lordów w górnym rzędzie tego, co wcześniej przygotowaliśmy. Więc na przykład zielony chce być tu, żółty chce być tu, a niebieski chce być, no nie wiem, o tu. Teraz tasujemy karty i wyciągamy cztery, ja nie będę tasował kart, bo nie chcę się kompromitować, bo kompletnie mi to tasowanie nie idzie przed kamerą i poza też. Tada, ułożone, resztę kart odkładamy do pudełka, nie będą nam potrzebne, a kiedy wszyscy gracze już są przygotowani, to znaczy mają przed sobą chęć zwycięstwa, jak również te oto planszetki, możemy już zacząć rozgrywkę. I zasady są jeszcze prostsze niż przygotowanie do gry. No i teraz zobaczcie. Niebieski jako pierwszy gracz, ponieważ jest pierwszym od lewej, bierze swojego lorda i układa na dowolnym kafelku. Ten, z którego zabrał kafelek, zabiera go do swojej planszy. Za chwilę pokażę, co z tymi elementami się robi. Kiedy już to coś zrobi, no to tak samo robi gracz kolejny i tak samo robi gracz na przykład żółty. Jak widzicie, w tym dolnym rzędzie możemy sobie postawić, gdzie chcemy, rezerwując sobie ten kafelek, ale również wyznaczamy kolejność, w której te kafelki w przyszłych rundach będą. Będziemy sobie... Zabierać. Do powstałej w ten sposób luki na górze będziemy dobierali kolejne kafelki i te kafelki układamy według już znanej Wam metody do tego co mamy. Czyli będziemy musieli posegregować to, co żeśmy dobrali w kolejności rosnącej, no i tyle. I gramy kolejną rundę. Dobra, ale to się stało w tak zwanym międzyczasie od kiedy zabrałem sobie kafelek i zakończyłem rundę. No dobra, to zobaczmy, jak wygląda druga część tury gracza. Gracz niebieski na przykład dobrał sobie ten kafelek i dokłada sobie go tutaj. I teraz musi odpalić dwa elementy. Musi odpalić F i musi odpalić dochód. W przypadku tego kafelka, efektem jest to, że w swoim tym królestwie za każdego takiego rolnika, którego będziemy na kafelku, dostanie jeden hajs. A potem, sprawdzamy, dostanie dwa dodatkowe hajsy za każdy symbol takiego kłosa. Więc w tym przypadku dostałbym po prostu dwie monetki i tyle skończyłbym turę. A i żeby nie było to od początku możemy dobierać dowolne kafelki i na przykład zacząć nasze układanie od środka. Nie ma to żadnej różnicy. Ważne jest, żeby zapamiętać, że najpierw efekt, potem dochód. I teraz trochę więcej Wam opowiem o tym, co tu mamy, ale bez zbędnego rozwadniania się od, żebyście zrozumieli, że ta gra nie jest czysto układankowa, ale też bardzo ofensywna. No bo teraz zobaczcie, mamy takie pacyfistyczne miejsca, że dostajemy kasę za rolnika, dostajemy kasę za każdą skrzynię, ale mamy już takie nieco bardziej ofensywne. Na przykład, jeśli dołożymy tutaj każdy z graczy, który będzie miał mniej młynów od nas, będzie musiał oddać nam dwa kasy. Albo możemy w ogóle zaatakować kogoś w tej grze, czyli na przykład wszyscy inni gracze, po tym jak sobie tutaj dołożymy kafelek, którzy mają mniej murów obronnych niż my koszar w naszym królestwie, to w tym momencie nie dość, że burzymy ich najbardziej po lewej i najwyżej wysunięty kafelek, to jeszcze będą musieli nam zapłacić dwa kasy. Możemy również umieścić sobie ten nowy element znacznik tutaj, dzięki czemu pojawi się nasz zwiadowca i przeniesiemy tego zwiadowcę na te kafelki, które leżą z ogólnego doboru i będziemy mogli sobie taki kafelek zarezerwować. Inny gracz nie będzie mógł swojego lorda na takim zajętym kafelku umieścić. Wreszcie mamy, kiedy ktoś nam zniszczy jakiś element tym atakiem, będziemy mogli sobie z tak zwanego cmentarza przywrócić sobie ten kafelek na naszą planszę, czy na przykład kościół da nam możliwość dołożenia sobie od takiego elementu tutaj, dzięki czemu dany kafelek będzie nam nieco więcej dawał pieniędzy, a jak pójdziemy sobie do króla, to proszę, możemy sobie podczepić różne elementy, dzięki Dzięki czemu dostajemy kasę za nieco więcej elementów, które mamy w naszym królestwie. Tak więc niby, że proste, ale mrużdenia jest sporo w tym tytule. Ale ktoś teraz mądry zapyta, ale po co nam są te rzeczy i kiedy gra się kończy? Bardzo proszę. Otóż, w momencie kiedy mamy trzecią turę danej rundy, no to jak zwykle znowu wybieramy, tylko nie już na dole, bo na dole już nic nie ma, nie, tylko będziemy sobie wybierali te rzeczy, które są na górze, czyli znowu wracamy na górę. Te elementy znowu będą musiały być uzupełnione, czyli pierwsza runda gry została zakończona. No i teraz wprowadzamy wydarzenie. Kiedy wprowadzimy to wydarzenie, odwracamy je na tą stronę, uzupełniamy znowu i zaczynamy Kolejną rundę gry, więc gra potrwa raz, dwa, trzy, cztery rundy, a kto po tej czwartej rundzie będzie miał najwięcej pieniędzy, zostaje zwycięzcą. Na końcu jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy sprawdzić. Tą rzeczą jest to, czy na przykład w naszym pięknym państwie nie mamy jakiegoś pustego miejsca. Jeśli mamy, no to niestety takie puste miejsce będzie nas kosztowało 10 kasy, którą musimy oddać. O, i teraz dopiero liczymy i sprawdzamy, kto wygrał. Więc jak widzicie, prosty ale wredny kafelkowiec. Na koniec trzeba byłoby powiedzieć coś inteligentnego o grze i oczywiście w miarę swoich możliwości postaram się coś takiego powiedzieć. Zacznijmy sobie od wykonania, które dzielimy sobie na dwie rzeczy. Pierwsza część wykonania to oczywiście estetyka, czyli patrzymy sobie na okładkę, biała fajnie ściąga wśród tych wszystkich multikolorowych okładek na półce, na pewno uwagę, do tego do mnie jako historyka przemawia, złoto otoki, trochę witraż, średniowiecze, nawiązanie do epoki, jestem kupiony, zaglądam do środka, Patrzę kafelki trochę wyblakłe, bo takie muszą być znowu nawiązane do epoki super to zostało zrobione. W środku mamy też wypraskę. Jesteśmy w stanie to łatwo ogarnąć, dzięki czemu skraca nam się czas przygotowania do rozgrywki. Plus, jeśli chodzi o drugą część tego wykonania, czyli jakość, mamy to zrobione też solidnie. Kafelki, mimo że mają niestandardowe kształty, nie będą nam się obcierać i jest to dobrze zrobione. Karty, odpowiednia grubość, tutaj można powiedzieć, gra zdała ten test. Idziemy sobie dalej. I mówimy sobie o grze, jak to się już oczywiście gra. Jest to gra prosta, co widzieliście, ale będzie powodowała. Takie zastoje, szczególnie wśród mniej doświadczonych graczy, ponieważ nie jest to taki standardowy kafelkowiec jak Carcassonne, czy ewentualnie, nie wiem, ging, domino. Bierz, dołóż, bierz, dołóż, tylko tutaj, za plany, kiedy chcesz być, musisz sobie zdecydować, czy chcesz sobie zakryć jakąś taką dziurę, która powstała, bo masz minus 10 punktów za to, czy po prostu chcesz iść w jakąś konkretną rzecz, dzięki czemu będziesz mógł zrobić komuś krzywdę, ale ten ktoś, jak na przykład tego nie zrobisz, to tobie zrobi krzywdę. Więc tutaj, decyzji, które musimy Podjąć jest sporo i musimy uważać, ponieważ czasami jest tak, że niektórzy gracze mają takie wrażenie, bo rzeczywiście tak się ułożyły kafelki, ponieważ mamy tutaj element losowości, albo sobie sami są winni, że na przykład ktoś im podbierał jakiś kafelek, szczególnie pod koniec gry, a ja mam tutaj jakąś jedną dziurę, którą chcę uzupełnić, no bo dostanę minus 10 punktów na koniec, no i ktoś mi podebrał i pojawia się frustracja Ola Bogarety, że no niestety nie mogłem, nie mogłam, no i oczywiście Foch, bo dostałem minus 10 punktów. Tak, oczywiście tak się może zdarzyć, bo czasami się Roki tak ułożą i nie mamy specjalnie możliwości tego naprawić, ale w dużej części spowodowane jest to niefrasobliwością i nieogarnięciem graczy, bo na przykład ktoś chciał bardziej komuś dowalić i dowalił oczywiście, ale sam na koniec ma, nie wiem, 3 dziury i minus 30 punktów na koniec, więc to oczywiście też jest miłe, szczególnie dla tych, którzy tego minusa nie mają. Musimy tutaj uważać, ponieważ jest to gra, która też stawia na tą negatywną interakcję. Tu zabierz pieniądze, to komuś coś zniszcz. Dla ludzi, którzy na przykład nie lubią takich klimatów i lubią bardziej pasjansy, no to Middle Ages może ich no zniechęcić ale mi akurat to się podoba to w tej grze, że można kogoś szybko nauczyć grać, że możemy sobie w tej grze pograć, czyli nie jest to taki nie wiem, pasjans, dodatkowo mamy element regrywalny no i oczywiście trzeba na każdym kroku tutaj pilnować się, żeby ktoś tam krzywdy nie zrobił, jeśli lubicie takie tytuły, no to oczywiście Middle Ages jest dla Was, ciekawy powiew świeżości wśród kafelkowców. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej, no i na koniec trzeba byłoby coś inteligentnego o swędzi mnie, a przecież myłem się, ojej.